Cześć z tej strony. Ja witam wszystkich serdecznie z nowego portu w World of Warships. Jesteśmy w Nowym Jorku. Kolejne smaczki, jakie tutaj będę omawiał, będziecie mogli zobaczyć w patchu 05.2, który właśnie zagościł na, na serwerach. Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to no tutaj akurat tego nie ma: to informacja o zwrocie. O zwrocie za tutaj dodatkowe moduły. Jak kupujemy sobie ulepszenia, to teraz cała kasa z wszystkich sprzedanych ulepszeń do nas wraca. Jak widzicie, pojawiło mi się tutaj 7,5 7 miliona, chyba dostałem. A, a ja mam, oczywiście, tak to u mnie wygląda. Więc zwrot był za. Za tyle okrętów. Jeszcze tutaj parę i tutaj parę. Eee, może jeszcze, jeszcze powinna się pojawić jakaś eee, jakiś krążownik, ale go nie widać. Eee, ZSRR. Hmm. Może będzie niedługo jako premka. W każdym bądź razie. Pojawiły nam się nowe porty, jest nowy Jork no wcześniej mieliśmy tutaj te znane, jest jeszcze takie cudo, porty się oczywiście chwilę wgrywają, a tutaj troszkę bardziej nowoczesny klimat, można również odblokować nowe kamuflaże, dostaliśmy jeszcze jakieś okazyjne kamuflaże i teraz coś one również dają, pamiętam, że była mowa o Clevelandzie, który miał dostać o, miał dostać nowy kamuflaż, jest jak widzicie za Tysiaka. Grubo nie powiem, Tysiak to nie jest mała kasa w tej grze, jak za 2,5 tysiąca, bodajże jest premka. O, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, czyli no, takie trzy kamuflaże to miesiąc premium. Aż takie one super nie są. Jak widzicie, dają. No, to jest, to jest ten kamuflaż. O, to jest dokładnie to, tylko że na stałe. Więc nie płacimy sobie co bitwa 30, tylko płacimy 1000 i, i mamy na, na okręcie, który. który lubimy. Czy to jest takie. takie super. O, ten kamuflaż wygląda tak. No wszystko rzecz gustu nie będę oceniał w każdym bądź razie jest, jest taka możliwość fajnie, że doszła pojawiła się Lepiej mieć niż nie mieć, więc troszkę tych okrętów tutaj będzie pływać Pojawiły się również, ale to może omówimy za chwilę zmiany o właśnie zmiany na niektórych okrętach, ale jeszcze z ważniejszych rzeczy doszło coś takiego jak system oceniania on się nazywa Karma więc będzie można chwalić graczy będzie można oczywiście pisać na nich że nie fajnie grają i tak dalej, no i dobrze coś takiego powinno być już dawno na czacie będzie można rozmawiać tylko ze swoim plutonem, czyli coś co też powinno być już dawno, bardzo fajnie że wreszcie się pojawiło więc takie małe zmiany a, a cieszą. A jeśli chodzi o, o resztę zmian, to już może będziemy je omawiać. Omawiać tutaj, jak są wyszczególnione na stronie. A wygląda to tak: doszły dwie nowe mapy. Doszły te porty, które pokazywałem, kamuflaże i ten system oceniania. I tutaj dla okrętów premium również te kamuflaże będą już działać. A tutaj te nowo, noworoczne kamuflaże dostał Cleveland, Nuremberg gniewny i Nekaze, jak na razie. Więc z każdej nacji jakiś okręt, dwa niszczyciele, dwa krążowniki. Doszły nowe, nowe sygnały, całkiem sporo, nawet ich jest. No i jeszcze z takich ciekawszych rzeczy doszedł Top Gun Za 5 i więcej zniszczonych okrętów, więc już no, stać że zacierają rączki Zresztą nie tylko stać się, no, Top Gun coś w sobie miał Więc nawet jest w Armored Warfare też za 5 i więcej coś takiego Więc fajnie, fajnie że jest, bo to taki smaczek i Zawsze, jak ktoś zrobi spory pogrom na mapie, to dobrze, że jest w jakiś tam sposób wyróżniony. Więc tak, dwie mapki całkiem ładne. Tutaj jeszcze na mapach też troszkę zmian jest. Mianowicie dostały one tam jakieś nowe budynki, na nich się pojawiły jakieś nowe krzewy i takie inne duperelki. No, ładniej będą wyglądać, więc jak najbardziej tutaj zmiana na plus nowe sygnały jak widzicie jest Zulu, jest Victor tutaj jeśli chodzi o sygnały jak wiecie ja gram tylko na dwóch plus 20 do zarobków plus 50 do, do XP resztę jakoś nie używam Zbieram sobie, kolekcjonuję jak werpegu. nie ma to żadnego sensu, ale chcę sobie uzbierać ich jak najwięcej, może kiedyś zacznę je używać, póki co nie, nie robią one aż takiego zamieszania. No owszem, jak się nałoży maksymalną ich ilość, to, to, to zbufują nas dosyć, dosyć konkretnie, ale nie ma co nie za bardzo się tym tak ekscytować. W każdym razie ten jest ciekawy, plus 300 Free Experience per battle. Więc tego też mogę zacząć używać, bo ja tylko doświadczeniem jestem zainteresowany kasą aktualnie. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, nawet jest coś dla, dla fanów strącania samolotów. Clear Sky nawet odpowiednia nazwa do tego. Czyściciel nieba. No, coś dla niszczycieli plus 15% do szansy zatapiania. O, plus 5% do detonacji magazynu. No to już jest bardzo konkretna flaga, bardzo konkretna Juliet. No, Juliet będzie się tutaj śnić po nocach. Jak będzie za dobrze działać, to, to będzie masakra. Zobaczymy. Jest jeszcze India X-Ray. O, tutaj malutki buffik, ale jest. I tutaj też 5, plus 5% do detonacji. No, oby to za dobrze nie działało, bo okręty zaczną wybuchać w powietrze szybciej niż, niż przewiduje ustawa i będzie, będzie się robił lament, no ale zobaczymy. Zobaczymy jak często będą w ogóle te flagi będą wypadać, to zaraz może w grze zobaczymy czy już doszły czy jeszcze nie. Czy to tylko specjalnie się, tylko, tylko za hajs się je kupuje. Więc zobaczymy. Będzie redukcja obrażeń, jeśli wystrzelimy w swojego torpedy swojego sojusznika, więc taki ukłon w stronę tych, którzy muszą trafiać na jakiś niubików, którzy sobie strzelają po swoich okrętach albo samemu, jak mamy farta i ktoś wpłynie gdzieś tam daleko na nasze torpedy jakiś sojuszniczy okręt, to przy odrobinie szczęścia go nie zatopimy od razu więc, no... Mało to, mało to realne, ale na potrzeby gameplayu jak najbardziej można na to przymknąć oko i większość ludzi się raczej z tego ucieszy. Kolejna rzecz na cruiserach. Repair Party zwraca 33% obrażeń, Cytadel. Takie cudo. Niemieckie okręty. No tutaj zmiany wszystkie długo by je omawiać, taki takie ważniejszy York dostał szybsze, szybciej obracające się wieże, więc fajnie jeszcze Yorka nie miałem, więc ciężko mi stwierdzić jak tu się będzie na nim grać Car z szybszy reload, no ten, ten krążownik nie był jakiś mega wybitny, więc no widać, że tutaj buffy idą dla niego uh, uh -huh. A tutaj też z zwierzami. To, to, to akurat mało istotne, aż takie. Mm, zobaczmy tutaj. Japońskie okręty dostają nerfa. To dosyć sporego, bo z 200 na 1800 zao zostaje mu obcięte 4100 hit pońców. No, grubo. Grubo, zobaczymy. Ale zao i tak, A jak na niego trafiam, to zawsze w tych bitwach sporo robi. O kurcze, przy jedynce coś grzebali, przy czesterze. To pomińmy e, milczenie może, bo to tak naprawdę jest istotne tylko na kilka bitew. Później już nikt się tym nie zajmuje. Nikolas, e, moi drodzy, dostał. A, dostał, dostał, on tutaj dostał coś fajnego. Nie, to nie Nikolas, to, to Benson, to nie uprzedzajmy. E, dobra, o, to są takie mało... Mało istotne zmiany, chociaż Nikolas akurat tutaj celność ma poprawioną, więc fajnie. Widać, że chyba chcą, żeby tutaj nie wiem, większe szanse z nowymi rosyjskimi niszczycielami miały te amerykańskie. No to wygląda po tym patchu. No tutaj jest właśnie o Bensonie, zobaczcie, zwiększone z 12,800 na 15,400. To bardzo to jest niszczyciel, więc to jest olbrzymi buff jeśli chodzi o hit points. tak samo tutaj jeszcze zwiększone trochę AA przy tym przy tym właśnie kadłubie, Pensa Kola dostała już na stoku 10 dział I tutaj jakieś mało istotne sprawy i zobaczcie Forda Kiev Destroyer zredukowano o 3000. Czy ja dobrze widzę? Pierwszy raz jakiś rosyjski sprzęt dostał nerfa, może do jakaś literówka. No, jak widać, balans jest ze, ze wszystkimi okrętami. I tutaj zobaczcie, też zredukowane obrażenia na hek z 1900 do 1600 i podpalenia z 9 do 7 i to będzie na Gniewnym, Ogniewoju, Kiewie Taszkencie i Udaloju jaki nerw masakra, coś takiego to by, kto by pomyślał a jednak i tutaj wszyscy ci, którzy uważają właśnie, że e, rosyjski sprzęt nie doczeka się nigdy nerfów w produkcji Wargamingu no, na pewno robicie wielkie oczy Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Sam jestem zaskoczony, że tutaj ledwo wyszły te niszczyciele. Muszą straszny pogrom robić. W statystykach tam jakie się wyświetlają dla Wargamingu. No i musieli stwierdzić, że no nawet jak na nie to za duży. No zobaczymy. Ja jeszcze dopiero te, te dwa dopiero ja z nimi się pobawiłem. Te są bardzo, bardzo fajne kolejne, ale teraz już takie mocne. Nie będą, no bo nerw jest dosyć konkretny. Tu 3 stówy, tu 2%. No, dzieje się, dzieje się. Troszkę zmian na myśliwcach. No, ale tutaj by się już musiał wypowiedzieć ktoś, kto pływa na, na karierkach. No ja już dawno, bardzo dawno się nie bawiłem, Będę musiał, bo kiedyś odświeżyć, właśnie je jakoś. Podobnie jak inni, po prostu. Mi się znudziły za dużo zmian z nimi, to, to jest chyba naj, najczęstsza klasa, której coś się tu dzieje, ciągle jakieś zmiany, nie mogą tego dobrze zbalansować. Dobrze, co tu jeszcze ciekawego, tam jakieś dźwięki. A, jeszcze coś takiego zostało dodane, że jak usuniecie kapitana podczas tam zmian okrętu, czy ogólnie, to macie 5 minut, żeby go odzyskać. Więc dosyć fajne, czasem można kliknąć niechcący, więc to, ten mechanizm tutaj zapobiegnie stracie na przykład komandora, którego szkoliliśmy od pół roku, no byłoby szkoda go stracić przez głupie kliknięcie, czy coś takiego. Boty, aha, to, to też nas nie interesuje za bardzo, system, to są wszystko rzeczy, które wpływ na bitwę mają. Taki sobie. Zobaczcie ile jest zmian ogólnie w ekonomii, zwiększone xp, -ki. zobaczcie ile okrętów dostała, zobaczcie też o ile niektóre, no Chester dobra jest mało ważny, tak samo jak Eri, ale Montana 18%, Iowa 13%, sporo, Baltimore 15%, no właśnie go mam, więc mi się przyda taki buff, niektóre tu, o proszę bardzo, 36%, niektóre buffy takie, 32%, naprawdę mega konkretne. No, Shimekaze 27%. 47%, proszę bardzo. 41%, no masakrycznie. Jest też w drugą stronę, ale tutaj, no, bez, bez takich szaleństw. 13% magii dostał w dół, więc, no, tutaj w ogóle e, większość to widzę Japończycy i pancerniki. No nie trochę. No ale no, tak to wygląda. Kredyty. Zarobki w kredytach poszły do góry dla troszkę lotniskowców. Zobaczcie, ile montana dostała. Aż 28%. No, sporo, sporo. Sporo tego poszło do góry, więc widać, że. Dużo ludzi narzekało i może za wolno ten postęp tutaj idzie o 59, 43, 35. No, niektóre naprawdę konkretnie dostały, no i też znowu w drugą stronę obniżki dla Lexingtona, dla Rangera, Tajo dalej. Lotniskowce będą mniej zarabiać. Widać A reszta to to jakieś śladowe ilości, no i tak to wygląda. Zmian dosyć dużo. No tutaj jest jeszcze film, który, który ja ta piękna pani. Um, I ona właśnie tutaj gdzieś no, mówiła, mówiła o kamuflażach, Ale mówiła właśnie o tym, może to tu. O właśnie, o tym krążowniku, którego nie mogłem znaleźć, więc jest, nie wymyśliłem go sobie. Um, Zobaczmy tu, 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 tu. tak. To pani pokaże. Wygląda ładnie. Wygląda ładnie, widać, że tutaj wieże trzydziałowe, więc dwie z przodu nie widać z tyłu ile ma. Oczywiście no, można go sobie tam wygooglać i, i sprawdzić ile miała e, wolę poczekać, zobaczyć jak on będzie wyglądał, jakie będzie miał kadłuby. No i statystyki, bo to jest też dosyć ważne. Więc tak wygląda ten patch. Tak wygląda ten patch. Dosyć, dosyć, fajnie. Tutaj karmę też będzie można śledzić przy, przy jakichś graczach. Tutaj będzie, o, właśnie, JORKARMA. Więc troszkę zmian. Większość wydaje mi się na lepsze. Ciekawe, ciekawe są te podwyżki tutaj w większości wypadków i zarobków, i, i kredytu, więc będziemy tutaj szybciej wszystko odkrywać. Doszły też jakieś okazjonalne kamuflaże Więc... W porządku Dzieje się Standardowo każdy by chciał więcej okrętów, ale I tego się pewnie doczekamy Już w następnej łacie Jakiś podejrzewam Czy to niszczycieli u Niemców Czy krążowników U... U, u Rosjan Ewentualnie pancerników Zobaczymy jaką linię im dodadzą. Jak więc tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobają te zmiany. One weszły niedawno. Co Wam się spodobało, co Wam się nie spodobało, będziemy mogli podyskutować w komentarzach. To tyle z mojej strony. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia tutaj na morzach i oceanach. Trzymajcie się. Cześć!